punktu głosowanego na porządku. Uchwała w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego stosownie z pismem Urzędu Miasta Krakowa ML-02-7123-110-2013-ES z dnia 16 maja 2013 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Opinię wystąpi Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa. Bardzo proszę o krótkie uzasadnienie pani Alicji Jackiej, wiceprzewodniczącej. Szanowni Państwo, tak jak zwykle to bywa, Wydział Mieszkalnictwa zwraca się do Rady Dzielnicy, jeżeli osoba ubiegająca się o najem lokalu socjalnego czy przedłużenie najmu jest na terenie, zamieszkała na terenie danej dzielnicy. W poprzednich latach była taka procedura, że dzielnica nie podejmowała uchwał w tej sprawie. Poprzednio tylko komisja szła do danej osoby na dany obiekt, prawda, łącznie z przedstawicielami Wydziału Mieszkalnictwa. Zapewne Państwo pamiętacie, że były też różne przypadki, że posiłkowaliśmy się informacją i uzyskaną z policji odnośnie zagrożeń. Były też takie przypadki. Niemniej teraz procedura została zmieniona w tym roku i ten obowiązek tak jakby spoczywał na radach dzielnic. I rady dzielnic w formie uchwały mają wyrazić swoją opinię. Z dzielnicy naszej była komisja dwóch członków komisji. Było na wizji lokalnej przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej pan Andrzej Kędzior i pani Agata Pasionek-Saka. Lokal znajduje się na terenie naszej dzielnicy, znajduje się na ulicy na Błonie 11, na 8 piętrze. Zamieszkuje rodzina, z którą przeprowadzili wywiad bezpośredni, jak również wywiad środowiskowy i w ocenie osób wydelegowanych przez naszą dzielnicę opinia jest pozytywna w celu zawarcia przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Dziękuję. I rozumiem, opinia Komisji Zdrowia Spraw Społecznych też pozytywna. Otwieram dyskusję. Widzicie, czy ktoś chciałby zabrać głos Państwa? Nie widzę, zamykam dyskusję i obrady nad tym punktem porządku sesji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pan Artur o przeliczenie głosów. 12 osób. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 4 osoby. Cztery osoby wstrzymały się. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.